No bo jest to podłączone, niby że streaminguje. Nie ma na Stafecie, tak? Sprawdziłeś? No, cały Ja czas to sobie. odświeżam sobie, dlatego tak. Aha, dlatego. O, coś już jest, widzę. Jest od 12 sekund. Jesteśmy? No to w takim razie chyba zaczniemy chyba jeszcze raz, skoro jest takie opóźnienie. Pozwól, że udostępnię tylko siebie na Tak, profilu. jesteśmy już. My z Piotrem już zaczęliśmy sobie rozmawiać, zaczęliśmy nagrywać, bo myśleliśmy, że jesteśmy już live. Natomiast no, ta technologia i ten lag, który się tutaj pojawił, spowodował, że dopiero teraz się włączamy, więc przedstawimy się jeszcze raz, Piotr, dobra? Ja się nazywam Kuba Sieracki, to jest audycja Tak na Młyn. I dzisiaj moim gościem jest kapitan reprezentacji Polski w rugby, zawodnik Ogniwa Sopot, Piotr Zeszutek. Dobry wieczór. Myślę, że teraz już jesteśmy. Piotr już udostępnił na swoich Facebookach. Ja teraz też udostępnię na grupkach naszych tutaj rugbowych, żeby można nas było oglądać. Chociaż myślę, że nas oglądają, bo promowałem dzisiaj tę naszą rozmowę. Więc mam nadzieję, że będzie to widzialne i będzie oglądalne. Jak zanim weszliśmy na wizję, zacząłem od tego i będę musiał to powtórzyć, że Piotr jest takim prawdziwym człowiekiem renesansu, bo oprócz tego, że rugbista, do tego człowiek, który pracuje w marketingu, do tego kucharz, bo przed chwilą upiekł pizzę, a wcześniej ją jeszcze pewnie ulepił, raper, bo rapuje, słyszałem. Zresztą wrócimy pewnie do takiej kwestii, a propos tego twojego rapu, wrócimy do tej kwestii przy rozmowie o marketingu, bo na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać o marketingu w polskim rugby, bo to jest też pewnie twój konik. No to zapytam, czy jest coś, czego nie robisz w takim razie w życiu? No bo jeszcze dzieciakami się zajmujesz, tak jak powiedziałeś, organizujesz półkolonie, szkolenie już trochę mniej, ale gdzieś tam na tych takich konferencjach szkoleniowych spotykaliśmy. Tak, no na konferencję jeszcze czasem biorę udział, także jestem na bieżąco z tym, co się dzieje, bo osobiście nie prowadzę teraz żadnej grupy w Ogniwie, ale no, organizuję po prostu półkolonie, staram się promować rugby wśród dzieci, pojawiam się na zajęciach w szkołach, także z takim rugby dziecięcym jestem na Tagami. bieżąco. Tak, z tagami, to ten ministerialny program, który myślę większość rugbystów w Polsce zna i mam nadzieję, że przyszli rugbyści, reprezentanci Polski właśnie z tego programu będą mogli się wyłonić. No właśnie patrzysz za pośrednictwem kamery internetowej na jednego z takich mąciciel rugby w szkołach. W Rzeszowie trochę to ciężej wychodzi pewnie niż na Pomorzu, bo Rzeszów to bardziej miasto siatkówki i żużla i piłki nożnej, ale staramy się też to robić. Dobra, Piotr, tak przechodząc już po twoim tym przedstawieniu, no to trzeba jeszcze powiedzieć jedną kwestię. No jesteś myślę jednym z nielicznych zawodników pewnie. Jak sprawdziłem sobie, to na pewno od około 10 lat nie było nikogo, kto mógł się zetknąć z profesjonalnym rugby za granicą, w sensie na zachodzie. No teraz Andrzej Harlat na poziomie drugiej ligi francuskiej szaleje na skrzydle. Można było oglądać między innymi jego chciałem powiedzieć hat-trick, ale to nie hat-trick, bo on przyłożył czteropaka w meczu swojej drużyny. Więc powiedz, widzisz jako ten, który przecierał szlaki, gdzieś tak trzeba powiedzieć, czy przecierasz szlaki cały czas, widzisz takich następców, którzy gdzieś tam, nawet i na taki trial, na takie testy do Ligi Angielskiej, czy gdzieś do Irlandii, czy do Francji mogą wyjechać? Uważam, że jest to dosyć szeroki temat, dosyć ciężki. Nie wiem, z czego to się bierze, ale gdzieś myślę, że wielu zawodników z Polski, młodych przede wszystkim, gdzieś tam około 20 lat, którzy mają 19, którzy tutaj wchodzą gdzieś do reprezentacji Polski powoli, śmiało by mogli spróbować za granicą, tylko jest to może i problem, i nie problem, ale trzeba przede wszystkim chcieć, po prostu chcieć wyjechać za granicę. No to gdzieś my chyba w tym wszystkim się, tutaj się po prostu gubimy i brakuje tej pewności siebie być może. Nie wiem, gdzieś
tej chęci zaryzykowania i spróbowania swoich umiejętności za granicą. No szczęście na pewno gdzieś też w tym wszystkim jest, żeby się gdzieś dostać dalej i no, podpisać przede wszystkim profesjonalny kontrakt. Mamy tu kilku zawodników, którzy są blisko takiego typowo zawodowego rugby. Jest na pewno Mateusz Bartoszek, Olek Nowicki, także zawodnicy, z którymi jestem ja przynajmniej cały czas w dobrym kontakcie, w dobrych relacjach, opowiadają jak jest, ale mimo grania w rugby też gdzieś tam starają się pracować, dorabiać. Nie jest to takie typowo zawodowe rugby, także no nie mamy chyba w tym momencie, oprócz właśnie Charlata, który no wariuje tam w lidze francuskiej Pro D2 na skrzydle, no i co chwilę widać jego highlightsy gdzieś tam puszczane. No tak, ja teraz zrobię malutki przerywnik. Pojawi się tutaj moja córka, chodź Alusia, to jest moja córka Ala. Ala siedzi teraz w domu, bo wszyscy walczymy z koronawirusem poprzez siedzenie w domu, żeby się odizolować. I Ala, ty chciałaś coś powiedzieć? Żebyśmy zostali? Żebyśmy zostali w domu i nie wychodzili jak nie musimy. I Ala chciała jeszcze pozdrowić koleżanki, z którymi się teraz widzi tylko i wyłącznie na czatach internetowych i na Skype'ie albo na WhatsAppie. Jak mają na imię koleżanki? Klara i Marysia. Super. Więc to takie nasze przesłanie. Dziękuję bardzo. Takie nasze przesłanie i też pewien rodzaj, ta wizyta córki, też pewien rodzaj takiej, nie wiem jak nazwać, terapii nazwijmy to na koronawirusa, bo teraz dzieci trzymane w domu bez braku rówieśników troszkę wariują, a jak się nadarzyła okazja, że ojciec organizuje takie wydarzenie, taką imprezę jak Atak na Młyn, to chciała się tutaj pojawić. Przepraszam, że tyle o mnie i że przerwałem teraz wywód, natomiast taka krótka prywata, za którą jeszcze raz przepraszam. Piotr, no właśnie, no ten koronawirus, tak przechodzimy w miarę płynnie do tego tematu, sparaliżował teraz rozgrywki na całym świecie, teraz nigdzie się nie gra, najdłużej grało się chyba w piłkę nożną w Rosji. Powiedz mi, jak ty odbierasz tę epidemię, jak nie będę pytał jak zmieniła życie, bo to wiadomo, ale jak ty tutaj patrzysz teraz na te wszystkie rozgrywki, które się pozawieszały? A może masz jakieś informacje z Anglii, jak to wygląda? Jestem ciekawy twojej opinii. No przede wszystkim, no wszyscy chyba jesteśmy postawieni w bardzo, no w nowej sytuacji, tak? Nikt raczej tego nie przeżył, czegoś takiego, także ciężko tu się odnieść do jakichś historycznych informacji, wzorować się na czymś, co było wcześniej. No zawiesiliśmy granie w Polsce, wszystkie ligi sportowe w Polsce są zawieszone, niektóre już są zakończone tak naprawdę i rozstrzygnięte, wiadomo kto zajął pierwsze, to ostatnie miejsce. Jest tu mi na przykład blisko hokej czy koszykówka, z którą gdzieś tutaj cały czas się mijamy. Dzisiaj rozmawiałem właśnie z chłopakami z Anglii, tam właśnie z Harlequinsów, mam dwóch kolegów, z którymi nawiązałem lepsze relacje, to też mówią, że siedzą w domach i w zasadzie czekają, wszyscy czekają, mają nadzieję, że szybko minie ta cała epidemia, pandemia, ale tak naprawdę nie ma jakichś pozytywnych tutaj przesłanek. Politycznie może nie będziemy tutaj rozmawiać, bo to nie o to chodzi, ale trzeba być dobrej myśli. Na chwilę obecną można wiele rzeczy zrobić w domu. Myślę, że świat na pewno troszeczkę się przewartościuje i poznamy nowe możliwości, których wcześniej prawdopodobnie nie docenialiśmy lub olewaliśmy. Powiedz mi, bo na pewno też śledzisz te informacje, że rugbyści w Anglii wyszli z takim pomysłem, czy też w porozumieniu z zarządami klubów. Ostatnio też czytałem, że zostało zaproponowane przedłużenie kontraktu Eddie'emu Jonesowi, trenerowi reprezentacji Anglii, ale został też poproszony o to, żeby obciąć mu wynagrodzenie na 3 miesiące na razie. Tam chyba o 25%, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast kluby z zawodnikami Premiership właśnie o 25% umówiły się na cięcie wynagrodzeń. Oczywiście to jest zawodowstwo, to jest ich praca i oni zarabiają bardzo dobre pieniądze. Powiedz, jak ty to widzisz, jak ty tutaj, jaką masz opinię tutaj w tym temacie? Bo ciężko się do tego odnieść. No, jeśli mogę się odnieść do ogniwa, gdzie na razie nie mam tutaj jakichś
przewidzianych cięć, pewnie to się zaraz wydarzy lub w jedną czy drugą stronę pójdzie. Ciężko, no stoimy przed wielką niewiadomą tak naprawdę. Co za granicą się dzieje, no rugbyści na pewno zarabiają w takiej Anglii dobre pieniądze, dobre dla nas patrząc dla przeciętnej osoby, ale dalej jest to przepaść między no chociażby piłkarzami czy koszykarzami, tak? Dalej to nie są wielkie, aż tak potężne pieniądze, żeby z jednego roku powiedzmy sobie wyobrazić całe życie na tym, żeby wiesz przeżyć. To, ale A z myślę, drugiej że strony. Niektórzy piłkarze. Tak, słucham cię. Ale z drugiej strony, zobacz, no, słyszy się teraz takie głosy, na przykład z Niemiec czytałem taki artykuł, że i też w Polsce piszą o tym redaktorzy na dużych portalach sportowych, że to jest jakaś taka dziwna presja, wręcz populistyczna, żeby wymagać od sportowców zawodowych. Mówimy tutaj o ludziach, którzy zarabiają na życie sportem, tak jednoznacznie sportem, że tak się różnie na to patrzy, dwuznacznie. Tymczasem mamy jedną z lepszych lig na świecie, Anglia. No tam już są stosunkowo, tak jak powiedziałeś, duże pieniądze, chociaż nie aż tak duże jak w piłce nożnej, no ale bardzo szybko się kluby porozumiały z zawodnikami. Nikt tam nie tupał, przynajmniej oficjalnie, nie tupał nogą. Myślę, że zachowanie, jeżeli chodzi o solidaryzm społeczny, świetne. No myślę, że też świadomość jest troszeczkę większa, jednak bardziej stabilnie do tego podchodzą. U nas każdy walczy. Znaczy nie wiem, czy ciężko nas porównać Polskę na przykład do takiej Anglii. Nie chciałbym, nie ma sensu mi się wydaje w ogóle porównywać. Aczkolwiek no, nie jestem na bieżąco z takimi właśnie cięciami, nie czytałem nic na ten temat, też ciężko mi się tutaj jakoś zagłębić w szczegóły, ale to tylko pozytywnie o nich mówi, jeżeli potrafią szybko się dogadać i zrobić coś w jakimś celu, no to jest istotne, myślę, i tak naprawdę rugbyści pewnie na całym świecie by tak do tego podeszli, jeśli chodzi tylko o rugby. No właśnie, no jeszcze słówko takiego podejścia tego rugbowego, bo to podkreślamy, że często zresztą podkreślają to i komentatorzy w telewizji i też wy w klubie, bo śledzę wasze profile na portalach społecznościowych, no podejście z rugbystów do tej niecodziennej sytuacji, ale też do innych trudnych sytuacji jest takie z sercem na dłoni. No między innymi postawa tego Włocha, Maximam Bandy, przepraszam, czarnoskórego reprezentanta Włoch. On tam się zaoferował i jako wolontariusz pomaga w szpitalu w walce właśnie z koronawirusem. No taka postawa, bym powiedział, że niezwykle heroiczna, prawda? To prawda. Ciężko mi sobie nawet wyobrazić, co się dzieje teraz we Włoszech, w szpitalach. Mam też kontakt z kolegą, z którym jeszcze grałem we Francji, z którym mamy no, bardzo, bardzo dobre relacje. Zresztą był u mnie na ślubie, na weselu. No mówi, że ciężko, tak? Ciężko siedzą w domach tak naprawdę. Tej pracy coraz mniej jest takiej, żeby wychodzić. Praktycznie w ogóle nie wychodzą z domu. I takie właśnie akcje, jak Maxim poczynił, myślę, że teraz będą powielane przez innych sportowców, co jest na pewno bardzo budujące. I oby to miało wszystko dobry koniec, pozytywny, bez większych powikłań. Słuchaj, tak a propos tego typu niecodziennych zachowań, bo to jest ta postawa Maximam Bandy jest naprawdę niecodzienna i tak jak powiedziałem, heroiczna, ale już tak przechodząc do takich rzeczy mniej katastroficznych, no bo to wiadomo, że żyjemy teraz w takich ciężkich czasach, ciężkie miesiące czy ciężkie tygodnie przed nami. Natomiast chciałbym wrzucić taki trochę promyczek pewnej nadziei, bo wszyscy teraz chyba nadzieją żyjemy. I trochę pogadać o marketingu w sporcie, a przede wszystkim o marketingu w rugby, marketingu w Ekstralidze, ale też sobie od tego, jak wy pokazujecie wasz marketing, czy też wasze podejście do kontaktu ze społecznością lokalną w Ogniwie, bo macie taki świetny projekt Ogniwo Family, mi się on szalenie podoba. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów na ten temat? No, patrząc na to, że ten koronawirus, epidemia, to właśnie tak jak mówisz, jakiś promyk tego pozytywu jest taki, że trzeba szukać możliwości, a nie załamywać się i tylko patrzeć, że to jest jeden wielki problem, bo tak naprawdę oczywiście przestaliśmy grać, nie gramy w rugby w tym momencie niestety, ale możemy pokazać się jako rugbyści, jako Ogniwo Sopot, przynajmniej my tak się staramy,
z innej strony, że to, co robimy, pokazać naszą tak jakby prawdziwą, taką domową twarz, co tu się, co można zrobić i gdzieś zachęcić naszych fanów, naszych kibiców do jakiejś tej aktywności. No i mamy nadzieję, że to jest dobrze odbierane, tak jak mówisz, Ogniwo Familii istnieje już od jakiegoś czasu, już to jest tak naprawdę proces, który trwa, myślę, że od 4 lat. Gdzieś nabiera coraz większych barw i jest już tak naprawdę uznane jako nasze hasło, które wykorzystujemy i się z nim przede wszystkim utożsamiamy. To jest, myślę, istotne i wierzymy, że kibice nasi też się utożsamiają. Co do projektów marketingowych, no tak jak mówię, jest to wyzwanie i myślę, że tu fajnie można się pobawić z różnymi formami i graficznymi, i jakimś wideo. Nie jest to trudne, każdy z nas ma telefon, może coś nagrać i zrobić coś ciekawego, żeby też umilić ludziom w internecie czas, bo na pewno z tego co wiem, każdy z nas spędza go teraz o wiele, wiele więcej niż wcześniej. Także no, zachęcamy do różnych aktywności i czas pokaże, co będzie trzeba robić dalej, bo być może będziemy też potrzebni, tak jak taki Maksim w szpitalu, to być może rugbyści wyjdą tutaj właśnie z domu, właśnie żeby pomagać więcej społeczności w innym wymiarze. Ale powiedz, co wy robicie, bo powiedziałeś, że robicie, ale powiedz co, bo ja obserwuję wasze media społecznościowe i ja widzę, co wy robicie, co pokazujecie w tych postach. Powiedz takie, jakbyś, nie wiem, ze 2-3 próbki tego, jak chociażby te akcje Zostań w domu promujecie i nagłaśniacie. Zostań w domu to taka w sumie jedna mocniejsza akcja. Tutaj zrobiliśmy taki filmik, zebraliśmy kilka osób, każdy powiedział parę słów i zachęciliśmy naszą społeczność Sopocku do tego, żeby zostali w domu, żeby przemyśleli każde wyjście z domu. Oczywiście niektórzy muszą wyjść, żeby pracować, niektórzy mogą to zrobić w domu. Trzeba zrobić zakupy, to wszyscy rozumiemy, ale starajmy się po prostu to w jakiś sposób ograniczyć. To jest jeden projekt, drugi jest na pewno taki bardziej angażujący zawodników, jest to Ogniwod, czyli taki workout of the day, także każdy z nas, z zawodników, ja tutaj proszę chłopaków, żeby wysyłali swoje filmiki krótkie, jak gdzieś tam starają się trenować w domu, pod domem, gdzieś do lasu wyskoczyć i przedstawiamy po prostu taką krótką sesję naszym fanom, którzy mogliby zrobić w zasadzie to samo, albo przynajmniej dajemy pomysł na to, że w tą stronę można coś wykonać. Patrząc na to tak bardziej cyfrowo, to naprawdę to zgarnia fajne zasięgi, ludzie się angażują. Nie wiem, czy to się robią, czy korzystają z tych treningów, być może będzie ich na pewno więcej. Nie ma ich codziennie, co prawda, ale tak co dzień przerwy jest 2 treningi, dzień przerwy, także weekendy odpuszczamy dla naszych fanów, niech sobie odpoczną, a potem wracają do treningów. No i trzeci taki projekt, być może uda się go kontynuować innymi drużynami. Tutaj się porozumieliśmy z Siedlcami, żeby wspólnie zrobić fajną akcję. Na razie ona poszła też fajnym echem. Wczoraj poszło, że gramy w niedzielę mecz, że mamy bitwę. Dzisiaj poszły pierwsze wywiady z trenerami. No, myślę, że większość może się domyślić, o co chodzi, no bo bardzo dużo szczegółów już jest zdradzonych. Chodzi o bitwę morską, czyli grę w statki. Kibice będą mocno tutaj zaangażowani. Będziemy chcieli od nich wyciągnąć troszeczkę właśnie tego angażu i zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że zyskamy na tym jako 2 kluby. Staramy się też promować właśnie naszych sponsorów, którzy w wielu przypadkach na pewno mają gorsze dni. Także no, trzeba się wspierać nawzajem i taki jest cel tej całego marketingowego podejścia. Sam chętnie bym chciał wesprzeć więcej klubów, żeby robić inne rzeczy, bo wiem, że w Juvenii czy w Skrze są osoby, które robią bardzo fajną pracę. Mówię tutaj o Ekstralidze, jest mi najbliżej do tego, także gdzieś wspólnie można popromować siebie nawzajem po to, żeby pokazać, że rugby gdzieś razem się solidaryzuje, nie ma tego jakiegoś wielkiego podziału. Wiadomo, że jak są mecze, to trzeba wygrać, ale tak to gramy do jednej bramki promocji rugby, im więcej będziemy o sobie, o nas będą, będziemy sami o sobie pisać i też o nas wtedy zaczną mówić, to tym lepiej chyba dla każdego. Pomysłów jest wiele, także sam mam taki gdzieś w głowie projekt od kilku tygodni, żeby zrobić grupę na Facebooku osób, które są związane z marketingiem rugbowym w Polsce i wspólnie się wymieniać pomysłami i działać na większą skalę, bo myślę, że
taki efekt synergii jest ważniejszy niż efekt jakiejś konkurencji, którą niestety niektórzy szukają, a myślę, że nie o to chodzi, a sam w wielu rzeczach, które robię na co dzień, staram się raczej szukać partnerów niż wrogów. Jest wtedy łatwiej i można więcej osiągnąć. Wiesz co, słuchaj, bo ja do dwóch rzeczy się odniosę. Pierwsza rzecz to ta gra w statki. Jest już plakat promujący. Na tym plakacie promującym twoja twarz i twarz Adriana Kruściela z przysłoniętym okiem jak typowy piracki kapitan. Fantastyczna też grafika i fantastyczny pomysł. No, gratulacje dla pomysłodawców. Będziemy też promować, też myślę, że wrzucę tutaj gdzieś u siebie ten plakat i też będziemy to śledzić, bo naprawdę fajne rozwiązanie i jest z jajem, i z pomysłem, i z dowcipem. Gratuluję. Druga rzecz, słuchaj, bo na czacie zaczęli pisać ludzie. No, nie zdarzyło mi się to wcześniej, dopiero teraz patrzę, że pojawił się Marek Przychocki, pojawił się Konrad Jarosz, mówiłeś o Juwenii, pozdrawiamy. To jak mamy tutaj pana trenera na linii, to ja powiem, czy powtórzę, bo już to mówiłem to już ostatnim razem. Fantastycznie oceniam to, jak Juwenia faktycznie w tym marketingu się odnajduje. Tak jak ty wspomniałeś jeszcze Skrę, ten ich projekt, który polegał na tym, że walczyli w tym pierwszym meczu po zimie o Trofeum Królów. No, fantastyczna sprawa, świetnie to było zaaranżowane. Powstało takie trofeum faktycznie, bo to było drewniane z takimi metalowymi czy jakiegoś innego kruszcu przymocowanymi do tego drewna emblematami z jednej strony Syrenka, z drugiej strony Smok Wawelski. No, świetna inicjatywa, tylko przyklasnąć. Chcielibyśmy więcej takich inicjatyw, tym bardziej, że no, rugby w Polsce jest ulokowane w dużych miastach, więc te miasta mają głęboką tradycję, jest tutaj w czym przebierać albo wymyślać nowe jakieś pomysły, nie tylko czerpać z tradycji, ale o tym marketingu to moglibyśmy rozmawiać pewnie godzinami, bo ty jesteś człowiekiem z branży, tak to się mówi, prawda? Gdzieś tam ten plakat, który ulepiłeś też przedpromocyjny, przed dzisiejszym naszym spotkaniem, przed dzisiejszym podcastem, też bardzo fajny. Słuchaj, a jakbyś tak się miał odnieść szerzej do promocji rugby, bo trochę już zacząłeś na ten temat mówić, ale czy ty sobie wyobrażasz takie działania, a może masz w głowie gdzieś takie działania, które mogłyby być taką trampoliną w pewien sposób? No bo te mecze, które są pokazywane w telewizji Polsat, niewątpliwie taką trampoliną w pewien sposób są, ale może jeszcze jakieś inne działania, jakbyś mógł takimi pomysłami, jeżeli masz, się podzielić. Pomysły często rodzą się tak po prostu przypadkiem, gdzieś obserwując też inne sporty, bo nie oszukujmy się, no ten marketing jest, niektórzy są bardzo oryginalni, starają się wymyślać nowe rzeczy, ale niekoniecznie trzeba tak rzucać się na głęboką wodę, wiele rzeczy można troszeczkę gdzieś podpatrzeć za granicą i spróbować samemu to wdrożyć, te rzeczy, które są realne do zrobienia, też trzeba mieć wyobrażenie tego, co się dzieje. Na pewno jeśli chodzi o taką ważną, mi się wydaje, sprawę, to jest na pewno gdzieś taka promocja i pokazanie twarzy zawodników, którzy przede wszystkim grają w reprezentacji Polski. No, na chwilę obecną jesteśmy anonimowi kompletnie. No, nikt nas nie rozpoznaje, oczywiście tam trzech, czterech zawodników, w tym ja na przykład, prowadzimy te swoje fanpage, ale to też nie jest gdzieś na jakąś wielką, szeroką skalę pozyskiwane, próbowane i promowane. Polski Związek Rugby za dużo z tym nie robi. Rozumiem, że pewnie nie ma działu marketingu, bo nie ma na chwilę obecną. Nie ma też pomysłu na jakiegoś planu. Mam nadzieję, że to się zmieni. Wiem, że jest Mateusz Dąbrowski w zarządzie, wiem, że gdzieś tam Jarek Bator, którzy mają działać nad tymi rzeczami. Być może gdzieś tutaj coś się wydarzy. Ja jestem na pewno zawsze dostępny do takich spraw, bo lubię. Po prostu lubię marketing, uważam, że dobrze się w nim czuję. No, pomysłów teraz nie sypnę dużo z rękawa, to jest po prostu trzeba się przygotować, pomyśleć. Na pewno trzeba przede wszystkim gdzieś tego Facebooka, Instagrama promować, bo tu jest łatwy dostęp do kibiców, do fanów, można łatwo promować, pokazać taki lifestyle po prostu rugbysty polskiego.
Druga rzecz, to jak my wyglądamy, przede wszystkim jakiś ubiór i takie rzeczy, żeby nas promować bardzo profesjonalnie, żeby dziecko, które będzie miało 10 lat, pójdzie na pierwszy trening rugby tak, czyli tego programu, o którym mówiliśmy, który jest w szkołach, że potem widziało tych reprezentantów, że to są osoby, które do czego takie dziecko, do których chciałyby się stać tymi sportowcami. Tak jak każdy z nas, myślę, gdzieś tam był młody, to widział piłkarzy, koszykarzy. No ja miałem to szczęście, że zawsze byłem blisko rugby, więc widziałem rugbystów i zawsze chciałem grać w rugby. Więc miałem tych swoich idoli. Ale no właśnie tak stworzyć, że rugbyści dla małych dzieci będą tymi idolami. Na chwilę obecną ciężko to zauważyć, żeby to było promowane w jakikolwiek sposób, ale jakby spojrzeć na to szerzej, gdzieś szerzej promować wspólnym pomysłem i takimi pomysłami, które są realne do zrealizowania, żeby też tutaj się jakoś nie rzucić z motyką na słońce, to jesteśmy w stanie to osiągnąć małymi krokami, coraz bardziej to rozszerzać i działać, no bo tak jak mówiłem, tutaj jest pole do popisu, jest bardzo duże, szczególnie w tym czasie, który jesteśmy teraz. Wiesz co, to jest bardzo interesujące, co mówisz, bo ty jesteś zwolennikiem małych kroków, tak? Step by step, tak jak mówi trener Eddie Jones. Róbmy małymi kroczkami. Ja też jestem takim zwolennikiem tej metody, więc fajnie słyszeć. To, co ty mówisz, że zawodnicy są trochę anonimowi, wiesz co, ja też to zauważam. Ja muszę nawet powiedzieć więcej, że nie tylko zawodnicy reprezentacji, ale w klubach to bardzo mnie dziwi, że zawodnicy drużyny seniorskiej są bardzo często anonimowi dla kadetów, już nie mówiąc o młodszych. Więc to mnie bardzo dziwi, że tam występuje coś, taka wielka przepaść, jeżeli chodzi o, już nie mówię, żeby się znać, ale żeby kojarzyć, że ten gra na takiej pozycji, a Zeszutek gra na takiej pozycji, prawda? To jest takie trochę... To jest duży problem. Tak, ale wiesz, mówimy tutaj... Czy brak jest świadomości w ogóle środowiska, jeśli chodzi o rugby, a mi się wydaje, że na reprezentacji najłatwiej oprzeć to, żeby ludzi gdzieś tam do tych biało-czerwonych barw tak jakby... Tak, no bo łączysz wtedy... Łączysz z tymi biało-czerwonymi, tak. Łączysz wtedy element... Mamy ten wspólny element mamy wtedy. Powiedzmy, to są biało-czerwony orzełek i gdzieś można na tej bazie wyskoczyć. Inaczej to będzie przy, załóżmy, jak jest Lechia, Gdańsk, Jarka, Gdynia. Tutaj ciężko czasami, są to mocno piłkarskie nazwy mimo wszystko, mimo że od lat grają w rugby, to w większości ludziom zawsze będą się kojarzyć z piłką nożną. No Ogniwo jest tutaj, myślę, jakimś wyjątkiem, aczkolwiek tutaj też już raczkuje drużyna piłkarska. Ogniwo też jest, no, miało wiele sekcji sportowych swego czasu. Piłka nożna tak się przedzierała w jedną, w drugą stronę. Teraz jest normalnie drużyna, która tak się nazywa, ale no, jest to gdzieś tam B-klasa, taka była klasa, nawet nie wiem, także nie jest to nic popularnego na chwilę obecną. Także no, tak jak mówimy o tej świadomości tych zawodników i rozpoznawaniu ich, to brakuje tego niestety. No jest to pole do popisu, na pewno. No i myślę, że taki program nawet jak tutaj nasz, kiedy sobie na takim podcaście internetowym rozmawiamy, czy też rozmowy Bidona. Dzisiaj Robert Małolepszy skończył rozmawiać w momencie, kiedy myśmy zaczynali, czy też te krótkie takie vlogi redaktora Małksa. Myślę, że trochę się mąci tutaj, zaczyna się mącić tutaj, jeżeli chodzi o taką przynajmniej medialną stronę tego naszego rugby. Mnie to bardzo cieszy, bo ja gdzieś tutaj z tym moim pomysłem walczyłem długo i też nie mogłem się przełamać, tak mentalnie do tego. No w końcu wyszło, mam nadzieję, że chociaż nie, no odezwałeś się, to znaczy, że i powiedziałeś, że tutaj że możemy rozmawiać, więc myślę, że to w miarę wychodzi, w miarę przyzwoicie. Więc takie... O to chodzi właśnie, myślę, że takie akcje jak najbardziej powinny być promowane i coraz więcej ich powinno być. Im więcej tego będzie, tym lepiej, tym myślę, że większym echem może się odbić o rugby. Tutaj nie gramy w rugby, nie pokazujemy rugby w tym momencie, rozmawiamy o nim, ale no, wszystkie sporty to robią. No, tak jak mówię, trzeba zobaczyć, co się dzieje gdzie indziej i po prostu powielać pomysły, bo mając telefon, komputer, można zrobić bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie trzeba być wcale profesjonalistą w tym. Można po prostu się zacząć uczyć tym, robiąc to. Także tak jak się uczymy, nie wiem, prowadzenia fanpage'ów. Dzisiaj miałem szkolenie w pracy z
zresztą online szkolenie z LinkedIna, bo znam w zasadzie ten komunikator, ale nie umiałem się tak dobrze po nim posługiwać. To chodzi o to przełamanie się właśnie na ten i otworzenie głowy na to, że można robić coś, korzystać z czegoś, z czego wcześniej troszeczkę olewaliśmy i nie mieliśmy ochoty lub się wstydziliśmy lub uważaliśmy, że to jest zbędne. Na chwilę obecną jest to nowa droga dotarcia do klienta, że tak powiem, czyli do nowych fanów. Być może ktoś zobaczy, a szczególnie jak będziemy się promować, będzie o tym słychać, to kolejne osoby zobaczą, że o, ruch by się przewinęło. Może nie wiem, co to jest, ale widziałem ruch, przynajmniej napis ruch, cokolwiek. Także może się zainteresuje prędzej czy później. Gdzieś jakieś ziarno zostało zasiane. No i to tak krokiem, tak jak mówiliśmy, krok po kroku, to gdzieś to może zacznie się budować coś wielkiego powstanie z tego i o to chodzi. Tak jak ogniwo parę lat temu byliśmy, przecież w pierwszej lidze spadliśmy, to też nikt nie mówił, że za rok zdobędziemy Mistrzostwo Polski, że mamy jakieś kontrakty podpisane, że sponsorzy się rzucili, nie wiadomo co. Tylko wszyscy wiedzieli, że chodzi o to, żeby powoli działać. Co będzie za rok? Myślmy o najbliższym meczu, później o kolejnym, o końcu sezonu. I tak powoli się rozwijamy, potem możemy planować sobie większe rzeczy, ale na początku bo trzeba po prostu tworzyć jakieś podwaliny i wiedzieć, że mamy stabilną sytuację z pewnymi sprawami. Mhm. I tak samo myślę, że tu chodzi o marketing. Wiesz co, to też jest tak, że takie pogadanki nawet jak tutaj my sobie urządzamy, to też jest pewien element budowania kultury, nie? Tak sobie myślę, że w Polsce my trochę chyba za mało sobie gadamy o rugby. Ja staram się, dlatego między innymi sobie teraz tutaj z tobą gadam, też gadam, staram się gadać bardzo dużo, bo nie prowadzę rozmów, bo prowadzenie rozmów to jest zbyt górnolotne pojęcie. Ja sobie staram się gadać z różnymi ludźmi na temat rugby i to z takimi wtajemniczonymi i nie. I widzę, że brakuje ludziom takich właśnie pogadanek. Dobra, no to mamy temat tutaj, aha, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Chciałem powiedzieć tutaj o tym, że jeżeli my będziemy faktycznie promować to rugby, promować, tak jak powiedziałeś, przez zawodników reprezentacji czy przez zawodników ekstraligi, to też będzie tak, że dzieciaki będą, że będziemy pokazywać, że jest taki sport, można pójść, zobaczyć, jak to wygląda, będzie taka, przepraszam, będzie taka pewna ścieżka kariery wskazana, jak to wygląda w tym sporcie, no bo dzisiaj dzieciak jak zaprowadza go ojciec czy mama, chociaż częściej pewnie ojciec, na jakiś trening piłkarski, no to dzieciak tam zna, prawda, Ronaldo, zna kogoś, zna Messiego i tam jeszcze paru innych, Lewandowskiego oczywiście. Natomiast w tym naszym sporcie troszkę to wygląda, troszkę to tak nie jest, a tak jak mówisz, to jest bardzo ważne, żeby ci najmłodsi zawodnicy, którzy będą próbować rugby, nie wiem, 7, 8, 10 lat, żeby oni wiedzieli, że gdzieś tam wysoko, czy w polskiej lidze, czy nawet zobaczą jakiegoś, nie wiem, nowozelandczyka, który tańczy z piłką, albo jakiegoś zawodnika z RPA, który też jest takim wielkim czołgiem, nawiązuje oczywiście do twojej ksywy, też żeby potrafiły podpowiedzieć, że zobacz, ja chciałbym tak grać jak on, albo chciałbym za parę lat tak grać jak on. I to jest niezwykle ważne, fajnie, że o tym powiedziałeś, ale bardzo ważną rzecz powiedział Piotr Zeszutek i ja też to podkreślę, krok za krokiem, no nie patrzmy w oddali, znaczy w dal, możemy inaczej, możemy patrzeć w dal, ale idźmy krok za krokiem, tak żebyśmy się czasem nie pogubili w tym, co chcemy zrobić, róbmy to wszystko powoli, podpatrujmy, jak to wygląda w innych dyscyplinach, czy też w innych krajach. Dobra, Piotr. Ja chciałbym chciał dodać właśnie a propos pomysłu, dodaj. Właśnie tak jak jeszcze tam wspomniałeś, mamy mecze teraz chociażby transmitowane w Polsacie, te, które nasze ligowe. No takie proste rzeczy, które powinniśmy robić, to przede wszystkim wyciągać najlepsze akcje z każdego meczu. Jakieś głosowanie można zrobić na najlepszą akcję. Akcje punktowe, wszystko wyciągać, wrzucać do internetu. Jak najwięcej krótkich filmików, które na pewno to dadzą dobrą reakcję. Zresztą tutaj jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, która jest bardzo istotna, czyli jak był Puchar Świata w rugby w zeszłym roku w Japonii, jak sam fanpage World Cup promował rugby. W zasadzie nie było tam suchych statystyk, jakichś jednej czy dwóch akcji, wszystko opierało się na, że tak powiem, na memach. Nie wiem, zawodnik dostał piłką w głowę, no to leciała piłka, że to jest poniedziałek nadchodzi, czy coś takiego dostawał. I czymś takim się promowali,
czyli po prostu są otwarci na świat internetowy, wiedzą, co przyciąga ludzi i co ludzie będą udostępniać, bo to też o to chodzi. Fajne rzeczy, krótkie, które angażują tutaj ludzi i też tym można troszeczkę popromować nas, czyli zawodników i całą dyscyplinę. Piotr, jeszcze wiesz co, bo tutaj czytam, co piszą na czacie i dlatego tak się uśmiecham krzywo. Słuchaj, piszą tutaj a propos, że widzę, macie widzę. Bitwę, widzisz, nie? Macie bitwę morską na statki, natomiast tutaj żądają bitwy na freestyle. Ja myślę, że... Oj, tak. Morskie i to powieści ja... z Adi to aż się boję. Tak, z Adrianem. Adi jest mistrzem, to naprawdę. Tak, a jeszcze widzę tutaj Macieja Brażuka. Pozdrawiamy trenera Sochaczewa. Również pozdrawiam chłopaków. Pozdrawiam też Piotra Kaźmierskiego. Spotykamy się w przedszkolu, jak odprowadzam mojego syna tutaj gdzieś na dzielnicy u nas w Sopocie. Tak. Więc słuchaj, Piotr, nie będę cię tutaj stawiał przed takim niezręcznym wyzwaniem, żebyś coś zarapował, ale może się kiedyś umówimy. Ja, wiesz co, ja też gdzieś tam w tej muzyce się wychowałem. Wiesz, ja jestem akurat, czy byłem może fanem Ostrego, bo parę takich jego pierwszych płyt, parę koncertów mam gdzieś tam u siebie. Też jakiś koncert Kalibra kiedyś, dawno temu, jeszcze za życia świętej pamięci Magika. Więc myślę, że my byśmy pogadali nawet parę tekstów, jakbym rzucił pewnie ze dwa wersy, jakieś zwrotki, ty byś pewnie dokończył, ale może nie dziś. Może kiedyś zrobimy taką zajawkę właśnie. Razem z Adim, że ja dwa wersy, ty dwa wersy, on dwa wersy, Maciej Brażuk dwa wersy, Bartek Marczyński, to też jest, on jest prawnikiem, to on musi być dobrym raperem, to nie wierzę, że nie jest. A freestyle'owcem na pewno. On będzie rzucał ty artykułami. Tak, tak. Często też we mnie rzuca, ja w niego czasem, bo to jest też były przewodniczący tej komisji, w której ja zasiadam. Dobra, przechodzimy dalej, bo w tym marketingu się strasznie rozgadaliśmy. To jest oczywiście niesamowicie ciekawa tematyka, natomiast trzeba pójść trochę dalej. Pójdźmy teraz w sport i na tym sporcie mam nadzieję, że będziemy już kończyć. Słuchaj, wy oczywiście świetnie zaczęliście sezon, bardzo wysoka wygrana w meczu derbowym. Powiedz, jakie mieliście najpierw założenia do tego meczu, tak może krótko opisz to też przygotowaniami i powiedz, jakie mieliście plany na ten sezon i jak te plany zostały zweryfikowane. Oczywiście mówimy to o takim lekkim science fiction, bo może nie zostały zweryfikowane, bo może nikt do tego jeszcze nie siadł po prostu, ale może już coś myślicie, że jak sezon zostanie wznowiony, może w czerwcu, może w lipcu, a może nie zostanie wznowiony, to jakie tam macie plany takie sportowe na ten okres? Czyli zacznijmy sobie od przygotowań, meczu i potem plany. No przede wszystkim plany były bardzo konkretnie postawione przed tutaj przygotowaniami do rundy wiosennej, czyli znalezienie się w finale i obrona mistrzostwa. No, kto oglądał nasze mecze na jesień, na pewno zauważył, że gdzieś ten spadek formy był zauważony. Przegraliśmy dwa mecze z Budowlanymi Łódź i z Juwenią Kraków, co by na pewno było takim pierwszym szokiem, gdzieś taką ciężką sytuacją dla nas przede wszystkim, bo nie spodziewaliśmy się tego na pewno. Nie chodzi o to, że zlekceważyliśmy Juwenię, aczkolwiek po prostu Juwenia zrobiła bardzo dobre kroki, mają bardzo dobrych zawodników i młodych, i tych, których ściągnęli z zagranicy. Także gdzieś tutaj jest, już to nieraz mówiłem o tym, jest po prostu dobry plan zrobiony. Myślę, że to Konrad, który na początku pisał, to na pewno robi tam dobrą robotę. Dlatego no, zajęliśmy drugie miejsce na rundę jesienną. Zresztą mieliśmy chyba tyle samo punktów, co Pogoń Siedlce. Także gdzieś ta sytuacja była dosyć dla nas ciężka, ale myślę, że te przygotowania, które mieliśmy teraz przez zimę i pierwszy mecz z Arku dał nam troszeczkę pewności siebie, bo no, wygraliśmy i na wyjeździe w Gdyni. Krótki wyjazd tak naprawdę, ale jest to wyjazd, nie jest to nasze boisko, na którym nam się gra najlepiej. No to wysoko wygraliśmy, w porównaniu na przykład chociażby do meczu w Sopocie, który był z Arką pod koniec chyba sierpnia 2019, no to, czy na początku września, już nie pamiętam, to, no to była przepaść. Lepiej zagraliśmy, zawodnicy lepiej się czuli, także myślę, że to był dobry prognostyk. I chcieliśmy walczyć o Mistrzostwo Polski, na razie jest to wstrzymane, nie wiemy, o nic nie wiemy tak naprawdę. Ciężko powiedzieć o kolejnych planach, ciężko powiedzieć,
jak do tego się wszystkiego przygotować. Na pewno nie wyobrażam sobie, że do 11 kwietnia mamy koniec epidemii, tydzień później mamy grać. To jest na pewno nierealne. Byłoby potrzebne na pewno 3-4 tygodnie jeszcze do tego, żeby wdrożyć się w te ruchy, jeszcze odbudować troszeczkę formę. Oczywiście myślę, że w całej Polsce zawodnicy, w wszystkich klubach starają się trenować indywidualnie, nie jest to nic, że tak powiem, oryginalnego, tylko po prostu każdy wie, że musi zadbać o swoją formę, którą zbudował przez 2 miesiące. Jest to ciężkie, na pewno nie jest to w tym samym wymiarze, który byśmy zrobili grając mecze, który by nam podtrzymał po prostu całą no, formę, naszą wydolność i gdzieś granie. Obicie się, ogranie się, gdzieś kontakt z tą piłką. No, z tą piłką teraz kompletnie nie mamy do czynienia, tyle co ktoś może ma w domu piłkę i po prostu się nią pobawi, też dużych możliwości nie ma. Szczególnie jak ktoś, nie wiem, mieszka w bloku czy coś. Także ciężko nawet wyobrazić sobie, co będzie. Ciężko zaplanować nawet kolejny sezon, który miałby się zacząć gdzieś pod koniec sierpnia. Wszyscy mają zagwozdkę, ale to jedna jest taka rzecz pocieszająca, że tak naprawdę wszyscy są w tym samym, mają ten sam problem, to samo wyzwanie, mówię wszyscy, czyli wszystkie kluby. Sporty i kluby, ale sporty tak samo, no bo tak naprawdę, nie wiem, czy koszykarze, czy kto by tam zaczynał ligę we wrześniu, to nie wiedzą, co się wydarzy. Z drugiej strony grać bez kibiców to też słabe, no bo gramy dla kibiców przede wszystkim, gramy dla siebie, dla kibiców, także no, byłoby to na pewno niemiłe. Nie, jeden mecz rozumiem, można zagrać, ale więcej to już by było coś bez tego fanu, który na pewno daje doping swoich kibiców, czy na wyjeździe nawet jak nas wyzywają, czy cokolwiek, bo to się zdarza oczywiście, to jest normalne i jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale to też daje gdzieś ten taki dreszczyk i no jest to, myślę, że przez każdego pożądane tak naprawdę. No, muszą być kibice, musi być sport, musi się kręcić dla kibiców, oni mają to oglądać i żeby było ich tylko coraz więcej. Mhm. Powiedz, bo zacząłeś o tym mówić, ja tam pytałem o plany na przyszłość, na, tak jak mówisz, nic nie wiadomo, co będzie. Zresztą no, rugby też miało wyjść później troszkę na wiosnę, bo te sporty indoorowe, czyli koszykówka, siatkówka i tak dalej, no część z nich już pokończyło sezony dzisiaj, znaczy na przestrzeni tego tygodnia były informacje o tym, że sezon w lidze siatkarskiej, lidze koszykarskiej i u panów się tam zakończył z różnymi rozstrzygnięciami. Natomiast no my trochę później, więc gdzieś jest pewnie taka możliwość, żeby później po tej epidemii zacząć, ale nikt tak naprawdę, tak jak mówisz, nie wie, jak to będzie. Natomiast słuchaj, jakbyśmy mogli wrócić, bo wspomniałeś Juvenię, ja byłem na tym meczu. Ja patrzyłem na wasze twarze, jak byliście trochę zdezorientowani, jak ci młodzi chłopcy, szalenie utalentowani, oni was rozciągali w ataku, bo was straszliwie porozciągali. I jakbyś mógł powiedzieć, bo grasz już nie pierwszy, nie drugi sezon w Ekstralidze, widać taki powiew świeżości, nie? Na pewno, to jest właśnie super. Myślę, że to buduje gdzieś naszą markę, jeśli chodzi o rugby i gdzieś tą rywalizację. Słabo jest jeździć do drużyn gdzieś i wygrywać, nie wiem, 40-50, no bo to nie budujemy nic czymś takim. Oczywiście zdarzają się takie mecze poszczególne, pojedyncze, okej, okay, niech tak będzie, ale docelowo jak kluby się rozwijają i ta rywalizacja rośnie, tak jak właśnie to pokazała Juvenia i myślę, że Skra też mocno tutaj pokazuje, to jest bardzo pozytywne i tylko wypada się cieszyć. Oczywiście chciałbym dalej wygrywać jak najwięcej meczów, tak jak ostatnie te sezony pokazały, ale liczę się z tym, że będzie coraz ciężej, szczególnie, że u nas też zawodnicy są już coraz starsi. Niektórzy mogą zaraz pokończyć swoje kariery. Będzie trzeba też nowych zawodników, aż tak dużo też nie ma z drugiej strony, aczkolwiek są, ale to jeszcze potrzebują też paru lat właśnie, żeby się wdrożyć i być na odpowiednim poziomie, tym takim, powiedzmy, mistrzowskim poziomie. Także trzeba się cieszyć, że coraz więcej klubów dołącza do tej czołówki. Żeby było 8 czy tych 10 bardzo wyrównanych meczów, to tylko zyskamy na tym wszyscy i przede wszystkim kibice będą zadowoleni. Mhm. Słuchaj, jeszcze chciałem cię zapytać o reprezentację, bo ty jesteś kapitanem tej reprezentacji. Jesteś człowiekiem, który ma dużo do powiedzenia. Zresztą powiedziałem na samym początku, jesteś człowiekiem renesansu.
na wielu rzeczach się znasz. Jak jeszcze potrafisz pizzę zrobić, to już w ogóle jeszcze kobiety za tobą pewnie szaleją. Żona. Słuchaj, ale no, oczywiście, że żona. Więc ja do tej reprezentacji wrócę, jeśli pozwolisz. Słuchaj, bo po tym meczu w Holandii no, wiele osób ma takie opinie, że faktycznie coś się wam udało, chociaż ostatnio różnie z tym bywało. Jak byś mógł powiedzieć od strony sportowej i organizacyjnej, jak to wygląda, bo zostaliście wsparci taką dużą, mocną grupą zawodników z występujących na Wyspach, szczególnie formacja Młyna, czyli ta, w której ty występujesz. Jak byś mógł powiedzieć tutaj kilka słów na ten temat o sportowej stronie, o organizacyjnej? O, to już temat taki rzeka troszeczkę, bo on się ciągnie, kurczę, od listopada tak naprawdę, kiedy były już poruszane plany na ten sezon obecny. No, były poruszane, ale nic z tego nie wyszło tak naprawdę. Jedni zwalają na drugich tak naprawdę, że to troszeczkę wina trenera, inni, że wina zarządu, że brak menadżera i to tamto. Oczywiście wina leży na pewno po wielu stronach. My zawodnicy chcielibyśmy znać, szczególnie no, nas jest, na zgrupowaniu musi być prawie 30 osób, także każdy by chciał znać plany wcześniej, żeby zaplanować swoje obowiązki zawodowe w pracy. No, każdy z nas gdzieś tam pracuje i jest na etatach lub ma po prostu własne biznesy. Także no, tych przygotowań nie było, były robione na szybko, na hura, gdzieś w ostatniej chwili. Tak naprawdę spotkaliśmy się na dosłownie 16 godzin w Sopocie, bo trening było 18:30, a chyba o 11:30 na drugi dzień graliśmy sparring. Tak naprawdę między sobą plus tam paru zawodników z Ogniwa, którzy nie są w reprezentacji. I to były całe przygotowania meczowe. Później mieliśmy 3 dni zgrupowania w Warszawie przed Holandią i to tyle. Tak naprawdę patrząc na to poważnie, no to było niepoważne bardzo, ze względu na to, że można no, byśmy mocno narażeni w większości na kontuzję, no przede wszystkim na kontuzję, to no, w innych rzeczach nie ma co rozmawiać, bo tak naprawdę jak my się nie ogramy, nie obijemy kilka lżejszych meczów, gdzieś tam 2-3 sparingi przedsezonowe, no to nie mamy tu o czym gadać tak naprawdę. Inaczej by było, gdybyśmy byli w przerwie między meczami, gdzie gdzieś kluby by nas do tego przygotowały i też obijały, ale zgranie się reprezentacji to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Jest nas, no tak jak mówiłem, około 30 zawodników, każdy w klubie na co dzień gra innym systemem, albo przynajmniej troszeczkę innym, gdzieś tam może się opiera o te same ruchy, ale jednak jest to bardzo ciężkie. No i musimy zagrać te 2-3 sparingi. No niestety, to tak to wygląda, tak jak w klubach. No, myślę, że każdy klub gdzieś tam stara się rozegrać parę gier kontrolnych przed sezonem, żeby zgrać zawodników, nawet gdy się nie widzieli tylko półtora miesiąca, a grają od paru lat razem, no bo tak w polskiej lidze to wygląda, że jednak większość zawodników to są zawodnicy, którzy siedzą w jednym klubie i znają się jak łyse konie. W reprezentacji jest inaczej, my jesteśmy z różnych klubów, jeszcze do tego dojdzie kilku zawodników z zagranicy, którzy na pewno tutaj pozytywnie pokazali się bardzo dobrej strony. Szczególnie, że oni są zawodnikami, którzy na co dzień grali, także oni grali całą zimę i są w tym rytmie meczowym. Jeszcze chyba Mateusz Bartoszek był za granicą, jeśli chodzi o polskich zawodników. No i zrobili różnicę. Myślę, że zagrali dobre. Te osoby, co oglądają mecz, to wiedzą, że oni zagrali dobrze. Myślę, że ci zawodnicy, czyli polscy, ci nasi, to jest jakby, którzy są z Ekstraligi, to też zagrali bardzo dobre zawody. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. No ale zabrakło tego jednego punkta. Zabrakło z jednej strony, no szkoda, że przegraliśmy, z drugiej strony obawiam się, że ktoś by mógł to wziąć jako sukces, czyli by po prostu powiedział, no nie trzeba się przygotowywać i można powielać ten schemat tak naprawdę za rok, za dwa, za trzy, a jesteśmy po rozmowach od chyba 3 lat, odkąd ja jestem kapitanem mniej więcej, to co roku była rozmowa, że te przygotowania będą lepsze, będą bardziej profesjonalne i lepiej ma to wyglądać. Niestety z roku na rok było to coraz słabsze, także no taki mieliśmy. Tak to wyglądało w tym roku. Na chwilę obecną no, przegraliśmy 1 punktem z Holandią. Szkoda, ale już prawdopodobnie nie zagramy w tym sezonie. Zobaczymy, co będzie dalej. Mhm.
Słuchaj, no wyczerpałeś praktycznie temat, no bo ja chciałem się zapytać o aspekty sportowe, no ale aspekty sportowe widzieliśmy, tak jak powiedziałeś, na boisku. Powiedz mi, ja, znaczy, może to nie jest pytanie, tylko bardziej tutaj o stwierdzenie, no bo widać progres kadry. Cała Polska rugbowa i szczególnie ci młodsi zawodnicy, no to powiedzieliśmy o tym, że trochę niestety zawodnicy kadry są anonimowi, ale no ja czy swoim młodszym zawodnikom, czy na pewno u was w tych młodszych kategoriach wiekowych, no pokazuje się jednak te mecze. Powiem ci, że ja byłem, oglądaliśmy ten mecz wasz w Holandii na zgrupowaniu z moimi kadetami, oni byli wspólnie na zgrupowaniu z kadetami budowlanych Lublin i powiem ci, że temperatura w tym pomieszczeniu, no to grubo przekraczała 50 stopni, bo ci chłopcy już, którzy tam niespełna 16 czy 16-letni, no to zaciskali mocno kciuki, zaciskali zęby i wszyscy wam gorąco kibicowali. No oczywiście przydarzyło się to ten niefart przy tych ostatnich 5 minutach, no ale z drugiej strony myślę, że się nie obrazisz na to moje stwierdzenie, no to jednak Holandia prowadziła grę, Holandia była tak sportowo drużyną trochę lepiej poukładaną, przynajmniej wizualnie lepiej to wyglądało na boisku, jeżeli chodzi o Holendrów i to wyglądało tak, że wy im trochę przeszkadzaliście grać, a przeszkadzać też trzeba umieć. Szkoci to pokazali, że przeszkadzać trzeba umieć, natomiast no, pod koniec gdzieś chyba brakło sił i stąd też pewnie to przyłożenie po przechwycie, po dwóch przechwytach, bo tam były dwa przechwyty na samym końcu i tak jak mówisz, że pewnie gdzieś to zwycięstwo mogłoby zostać odebrane jako sukces, a to nie o to chodzi, żeby przypisywać sobie czy też oznaczać jakieś sukcesy, którymi one nie są, bo wygrać, tak jak powiedziałeś, można raz, czasem nawet przypadkowo, a to nie jest zwiastun właśnie sukcesu, więc ja się z tym zgadzam, chyba że jeszcze chciałbyś coś dodać. Jeszcze wracając do meczu, no nie chciałbym tu szukać wymówek oczywiście, no bo tak jak mówisz, na pewno to tak wyglądało, wiem, że nawet chyba mieli statystyki, wiedziałem, takie 65% posiadania piłki, także no to było bardzo dużo, ale my za to zrobiliśmy bardzo dużo szarż. No, oczywiście, w obronie bardzo dobrze, także gdzieś mecze wygrywa się też obroną, jest takie hasło, także mogliśmy wygrać tą obroną tak naprawdę. A. Z drugiej strony warunki pogodowe były dramatyczne, ale tak naprawdę były dramatyczne dla obu drużyn, także i dla nich, i dla nas, w zależności od połowy, na którą się grało, także raz ją wykorzystywaliśmy, raz wiało nam w twarz tak naprawdę, także było momentami ciężko. Niemniej jednak, no był to kawał takiej właśnie meczu walki, tak? Meczu, który niekoniecznie może taktycznie był najlepszy, ale no nikt się nie spodziewał też takich warunków pogodowych, także nikt się po to nie przygotowywał jakoś szczególnie, bo trzeba grać z tego, co mieliśmy, ale ja byłem dumny z chłopaków po meczu i myślę, że każdy mógł sobie spojrzeć w oczy, powiedzieć, że zrobił wszystko, co mógł, a Holendrzy byli lepsi i wygrali po prostu. Mm-hmm. To trzeba postawić kropkę po tym, co powiedziałeś. Słuchaj, jeszcze ostatni temat, bo dobijamy do godziny, a taką mamy umowę, że rozmawiamy do godziny. Słuchaj, chciałbym dosłownie króciutko porozmawiać o Anglii, bo ty byłeś w dwóch audycjach, takich bardzo obszernych, jeszcze pewnie kilka takich długich artykułów piśmiennych. Byłeś w Polskim Radiu programie czwartym, byłeś w Weszło FM, tam bardzo to drobiazgowo rozpisywałeś, natomiast ja bym chciał o jednym aspekcie porozmawiać, jeśli pozwolisz, o mentalu, bo ty o tej mentalnej stronie już trochę wspomniałeś na samym początku i chciałbym, żebyśmy tym zakończyli. Powiedz, jakbyś miał doradzać i zadzwoniłby do ciebie taki 18 czy 19-letni chłopak, tutaj trener Jarosz pisze, że tam chłopaki z Juvenii byli na jakichś testach w Anglii, jakbyś miał doradzić, no to powiedz jakieś takie 3 złote zasady. No, wchodzisz do szatni, pewnie z jakimś menedżerem, z jakimś trenerem, no i właśnie co się dzieje? Wchodzę do szatni. No, było to różnie, byłem 2 razy w zasadzie za granicą, gdzie się poznawałem nową drużynę, raz to było we Francji, gdzie spędziłem cały sezon. To nie była najwyższa liga, był to Federal 3, tak naprawdę 5. liga, nic szczególnego można powiedzieć, ale jednak trzeba było się zmierzyć z tym, że wyjechałem, miałem wtedy 21 lat, także bez mamy,
bez żony, bez nikogo. Był kolega, co prawda, był Grzegorz Janiec, którego serdecznie pozdrawiam. Z nim wszedłem do tego klubu, także też na pewno było łatwiej z kimś, no z Polakiem, ale byliśmy mocno nastawieni na pracę. W zasadzie nie interesowały nas jakieś tam wynagrodzenie i myślę, że tym trzeba się kierować na początek. Szczególnie jak ktoś jest młody, no to byle starczyło na to jedzenie, mieć gdzie spać i dać sobie wszystko, być bardzo pokorny, no i pokazywać się z najlepszej strony, pokazywać, że Polacy potrafią grać w rugby, bo potrafią, tylko że brakuje nam właśnie gdzieś często właśnie tej determinacji, jakiejś może, no nie wiem, tak jak powtarzam, to słowo bardzo lubię, pokora, no bo na początku trzeba po prostu od niego wyjść i dać się zauważyć, niech ludzie ciebie docenią i powiedzą, o, ty grasz dobrze w rugby, ty robisz dobrze to, tamto. Wykorzystać swoje lepsze, najlepsze strony i walczyć nad swoimi słabszymi, żeby je ulepszać. I myślę, że to są najważniejsze rzeczy. I przede wszystkim się nie zamykać, bo mam takie wrażenie, zresztą rozmawiałem z wieloma zawodnikami, gdzieś ten aspekt tych pieniędzy jest najważniejszy dla wielu zawodników, przynajmniej był w tych zagranicznych próbach gry. Być może, wiem, że pieniądze są ważne dla każdego, ale one się na pewno, robiąc dobre rzeczy, one się po prostu pojawią prędzej czy później i myślę, że przy okazji one po prostu będą taką wypadkową dobrej pracy i pozytywnego podejścia do tego, żeby grać dla grających w rugby. No, ja mogę dodać, że no, nie wyszło mi w mam dziecko, ciężko by było tak po prostu wyjechać. Nie mówię, że nie mówię, że tak, po prostu no, nie dostałem tak czy siak, no, ale zaraz po tym dostałem bardzo dużo propozycji z innych klubów na granicy, z Rosji, z Włoch, także te możliwości są, tylko trzeba po prostu też troszeczkę dać się pokazać, tak jak wcześniej wspomniałem o highlightsach, pokazywać swoje najlepsze akcje, starać się no, wziąć telefon, głupi telefon generalnie, to można w 5 minut zrobić swoje, pociąć po prostu swoje akcje, wrzucać do internetu, starać się gdzieś to hashtagować, żeby ktoś to mógł zobaczyć, może gdzieś podesłać, może ktoś ciebie podesie, jeśli robisz dobre rzeczy i próbować. No, tą historię chyba z Instagramem to wszyscy znają, dlaczego w Harlekinsach się znalazłem, także to trochę śmieszne, może ktoś w to nie wierzyć, ale tak naprawdę było i w lipcu przed obozem kadrowym dostałem po prostu takie zapytanie, to dwie noce spać nie mogłem tak naprawdę. Także każdy, kto miałby takie zapytanie gdzieś tam, to myślę, że warto spróbować, szczególnie młodzi zawodnicy. No, gdzieś mi się wydaje, że mamy takie postrzeganie w Polsce, że nie chcemy wyjechać, nie chcemy stracić roku, a tak naprawdę rok w naszym życiu, który trwa powiedzmy, mam nadzieję 70, 80, 90 albo i więcej lat, to jest nic, a przygodę można mieć fajną, tylko po prostu trzeba po prostu zacisnąć zęby. Nie szukać wymówek po prostu. Wymówka to jest chyba gdzieś to słowo, które najczęściej przewija. Nie szukać wymówek i, mówiąc kolokwialnie, zapieprzać. Mhm. Tym bardziej, że ty też musimy powiedzieć, że odnosząc się na twoim przykładzie, no to ty pojawiłeś się w Harlekinsach i pojawił się taki człowiek jak Chris Robshaw, wielokrotny reprezentant Anglii, prawie 300 meczów w najwyższych rozgrywkach klubowych w Anglii, Premiership. No i on do ciebie podszedł i zaczął ci pomagać, tak? Jakbyś mógł jeszcze dwa zdania dosłownie na ten temat powiedzieć i będziemy się żegnać. No myślę, że też to było poruszane. Chyba na pierwszy trening wszedłem do szatni. No to taki budynek fajny bardzo. Szczególnie, że to jest na uniwersytecie, co oni Harlekinsi nie trenują w Londynie, tylko w Guildford, to jest tam chyba 30 mil od Londynu na Uniwersytecie Surrey, także jest tam 11 boisk do rugby, jest hala do koszykówki i do wielu innych sportów, także to jest taki obiekt sportowy, gdzie Harlekinsi mają swój taki budyneczek, gdzie mają wszystko, takie całe zaplecze i tam mają szatnie, właśnie pamiętam, że wszedłem, chyba tam parę osób po prostu było, nie? Przywitałem się z niektórymi i mówiłem, dobra, idziemy tam, no i szliśmy na wielką halę, na hali była no taka rozgrzewka, taki mobility bardziej, potem było, trener zaprosił wszystkich, wziął telewizor, przedstawił moje najlepsze akcje, powiedział, że ja jestem tutaj od dzisiaj, by było 70 zawodników na treningu, albo 65, także no, dużo ludzi, ciężko się przywitać z wszystkimi, nawet kurczę, nie wiadomo kto jest trener, jeszcze do tego oczywiście, oprócz tych zawodników, to było
z 15-20 osób ze sztabu, w tym, nie wiem, osoba, która obsługuje tylko drona, czy osoba, która podaje tylko wodę, dosłownie. Także to są takie rzeczy, które ciężko nam sobie wyobrazić. I trener główny wziął telewizor, pokazał moje najlepsze akcje, które były przygotowane. Była flaga Polski, był hymn leciał, był czołg wjechał na tą flagę Polski, także to było bardzo miłe i no nie spodziewałem się przede wszystkim. Myślałem po prostu, że stanę gdzieś tam trzeci w kolejce do jakiegoś ćwiczenia podawania piłki i tyle i po prostu potem ktoś powie, że tylko ja jestem, może się sam przywitam albo ten, a byłem kompletnie inaczej przywitany. Wszyscy tam zaczęli bić brawa i przybili piątkę, także to było miłe. No i potem od razu jak weszliśmy na boisko, to zanim doszliśmy na boisko, to tam mieliśmy 200 metrów, to właśnie Chris Robshaw podszedł do mnie, zaczął mi tłumaczyć, co i jak mniej więcej wygląda, jak się poruszamy. Chyba wtedy był trening obrony zresztą, także mniej więcej wytłumaczył, czy ataku, przepraszam, ataku, także jak się poruszać. No i na głęboką wodę byłem rzucony. Potem z Chrisem cały czas byłem w parze, zawsze mnie brał w parze na siłowni, także było to bardzo miłe. Poznałem też kilku innych zawodników bliżej, także czy to był na przykład Semi z Fiji, złoty medalista z siódemek, także z którym też mam bardzo dobry kontakt do tej pory, czy zawodnicy, którzy grali w All Blacksach, Francis Sali, którym też właśnie no cały czas jesteśmy w kontakcie, także gdzieś te kontakty są, myślę, że miło wspominam, bardzo miło wspominam tamten czas. Pewnie to już nie wróci, ale warto taką przygodę przeżyć i każdemu myślę, że no fajnie by więcej było zawodników, którzy mieliby taką możliwość po prostu. No. Każdy się przekona, że rugby łączy wszędzie, a szczególnie na takim wysokim poziomie to możemy tylko powiedzieć, że jest to duża przepaść między naszym polskim rugby a zagranicą, aczkolwiek i tak wiele rzeczy nas łączy. Tak, no sportowo oczywiście tak, ale no taka sytuacja, o której powiedziałeś, no fantastyczna, pokazuje tutaj, że te frazesy, które my staramy się wkładać do głowy dzieciakom, no to one nie są puste, tylko nawet goście, którzy grają zawodowo, zarabiają duże pieniądze, mają za sobą grę w reprezentacji Anglii, mają za sobą sukcesy na polu reprezentacyjnym, na polu klubowym, potrafią tutaj podejść do nowego gościa, przybić z nim piątkę, wziąć go na siłowni. To myślę, że cię niesamowicie zbudowało, więc to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, żeby to powielać, bo wiesz, bo to są też takie drogowskazy, które no, muszą gdzieś prowadzić tych naszych młodych zawodników do jakiegoś określonego miejsca, żeby oni wiedzieli, że gdzieś tam jest mój horyzont. Mam do niego iść małymi krokami, ale horyzont jest tam. I ty to pokazałeś, Piotr. No, dziękuję ci za rozmowę w takim razie. Myślę, że ona jest bardzo budująca. Fajnie jakby te końcówki... Dodać, że właśnie takie zachowanie myślę, że jest dosyć istotne w naszych klubach. Tak jakby nawiązując do tego, że ja jestem nikim tak jakby dla zawodników w Anglii. Myślę, że tak samo często myślę, że są postrzegani młodzi zawodnicy przez starszych w klubach. Mam nadzieję, że znaczy zawsze była taka gdzieś ten podział, pamiętam takich tam ileś lat temu, w niektórych klubach może dalej jest. Mam nadzieję, że jest to coraz bardziej niwelowane i ci młodzi zawodnicy są wpuszczani do środka drużyny, nie ma podziałów i myślę, że na każdym poziomie powinno tak wyglądać i powinniśmy być zawsze zachęcać po prostu do życia jednej drużyny i to reprezentacji i w klubach i między sobą po prostu jako całość, jako po prostu rugby, które jest inne niż wszystkie inne sporty. My to powtarzamy i byle to właśnie nie były puste frazesy, tak jak powiedziałeś. Mhm. Dzięki Piotr wielkie. Mamy tu jeszcze pozdrowienia z Jersey, czyli gdzieś tam od pozytywne jakieś na wyspach pozytywną swój, znaczy jakąś gdzieś tam odcisk zostawiłeś, jakieś swoje pozytywne wrażenie. Kamil Święch pozdrawia z Jersey, Patryk Kamiński z Jersey. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Patryka. Słuchajcie, mamy wielką prośbę. Mateusza pozdrawiam. Wszystkim pozdrawiamy, widzę, że tutaj się ludzie uaktywnili. No, oczywiście, dużo znajomych. Tak. Jakbyście rzucili łapkę do góry, udostępnili, skomentowali, powiedzieli, że Sieracki robi niezbyt dobrze coś, może robi coś lepiej, że nie wiem, że przerywa gościom, to ja będę głęboko zobowiązany i bardzo wdzięczny za taką krytykę konstruktywną, no bo po to robimy, żeby gdzieś szerzyć tę kulturę rugby, żeby rozmawiać z takimi fantastycznymi zawodnikami jak Piotrek, żeby pokazywać, że nie tylko z piłką jest,
jest czołgiem, ale też i potrafi rozjechać słownie, a jeszcze na freestylu zobaczycie, że potrafi rozjechać, bo Piotr, ja trzymam cię teraz za słowo, gdzieś wiesz, tutaj się na takiej bitwie... Nie lubię freestyle. Nie lubisz? Nie, jestem, nie czuję się nigdy jakoś mocno. To słuchaj, formie. to z kartkami. Pisać, przemyśleć. Tak, to z kartkami. Pisać z kartki, okej. Okay. Tak, no to była tak na młyn, godzina 5 za nami, kłaniamy się nisko, dzięki Piotr, dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Do zobaczenia, dobranoc.